Namaste moi mili, witajcie na dzisiejszej jodze na dzień dobry. Dzisiaj potrzebny nam będzie korkowy albo piankowy klocek, który ściśniemy w ten sposób w poprzek między udami i przez całą naszą lekcję będziemy się starali go nie wypuszczać, nawet przechodząc przez winiasy. Dzisiaj mamy lekcję dedykowaną mocnemu brzuchowi, plecom oraz mięśniom przywodzicielom, które często zaniedbujemy, tak naprawdę we wszelkich treningach oraz podczas jazdy na nartach, czując bardziej pracę przodów ud, mięśni czworogłowych, pasm biodrowo-piszczelowych oraz pośladków. Także dzisiaj wzmacniamy sobie nasze słabsze brzuchy, przywodziciele oraz plecy, które często cierpią w tych okrągłych pozycjach w pracy. Ok, przygotowujemy klocek. Dziś przed nami bardzo dynamiczna sesja wyciskająca pot. Siad na piętach bądź siad skrzyżny. Połóżcie sobie dłonie na kolanach i teraz złączcie opuszki kciuków i palców wskazujących, kierując palce dłoni w dół, do maty. Przez chwilę przełączcie się na wdech-wydech nosem. Z każdym wdechem zasysamy pępek, uaktywniamy mulabandę, mięsień poprzeczny brzucha, nasze centrum, żebra rozsuwają się na boki. Na każdym wydechu żebra zsuwają się ku sobie, brzuch jest delikatnie aktywny. Zostajemy, koncentrując się na oddechach. Głębokie wdechy szumiące. Długie wydechy szumiące w gardle. Oddech nosem, z wdechem aktywuj mulabandę. Na wydechu oddalaj barki od uszu, pozostając w pozycji z prostymi plecami. Przez chwilę skoncentruj się na oddechach. Z wdechami aktywując mulabandę, rozszerzając żebra na boki. Z wydechami oddalając barki od uszu, utrzymując proste plecy. Poczuj, jak Twoje wdechy i wydechy znacznie się wydłużyły, płyną już swobodniej. Poczuj lepsze i większe dotlenienie organizmu, więcej energii i ochoty na praktykę. Nasze ciała budzą się do życia, do aktywności w dzisiejszym dniu. Powoli zapominamy o ciepłej pierzynie. Koncentrujemy się na tym, co jest tu i teraz, na naszej macie. Z kolejnym wdechem przeciągnij się ramionami nad głowę, zasi pępek. Na wydechu rozczepisz palce dłoni, przechodzimy do klęku podpartego, dłonie pod barki, kolana pod biodra, podwiń palce stóp. I teraz wdechem zapadamy się w lędźwiach do krowy. Na wydechu zaokrąglamy plecy do kota. I wdech krowa. Wydech kot. Wdech krowa. Wydech kot. Wdech krowa. Wydech kot. Wdech krowa, płynny ruch od dołu kręgosłupa do góry. I wydech kot. Wdech krowa. Wydech kot. Wdech krowa. Wydech kot. I z wdechem ostatni raz krowa.
Z wydechem przez kota przejdź do psa z głową w dół, mocniej odepchnij się dłońmi od maty, pięty mogą być jeszcze nad matą. I weź wdech w pozycji. Na wydechu odstaw kolana pod biodra, zrób kroczek dłońmi do przodu. Z wdechem podwiń kość ogonową, barki nad dłonie, deseczka pierwsza na kolanach. I na wydechu czaturanga pierwsza, biodra, klatka piersiowa, czoło na matę. Z wdechem zasi pępek, przejdź do kobry. Unieś klatkę w górę, mocny brzuch, oddalamy barki od uszu, głowa, przedłużenie łuku kręgosłupa w tej pozycji. I na wydechu podwiń palce stóp, płynnym ruchem wróć do psa z głową w dół. Weź wdech. I z wydechem kolano na matę, mały kroczek dłoni do przodu, barki nad dłonie. Z wdechem deseczka pierwsza na kolanach, podwijasz kość ogonową mocno. I z wydechem czaturanga pierwsza. I z wdechem zasi pępek, od razu kobra. Z wydechem pies z głową w dół, mocniej odepchnij się dłońmi od maty. Na wdechu prawa noga w górę, ugnij prawe kolano, otwórz prawe biodro. I z wydechem kierujemy prawe kolano pod lewy łokieć, mocno odpychaj się dłońmi od maty. I wdech, prawa noga w górę, otwieramy biodro. I wydech, prawe kolano centralnie do deski pod mostek. I wdech, otwieramy prawe biodro. I wydech, prawe kolano do prawego łokcia. Wdech, otwieramy prawe biodro. I wydech, prawa stopa na matę, kolana na matę. Wdech, podwiń kość ogonową, deska na kolanach. I wydech, czaturanga pierwsza. Z wdechem kobra. I wydech, pies z głową w dół, mocno odpycha się dłońmi od maty. Wdech, lewa noga w górę, ugnij lewe kolano, otwórz lewe biodro. I wydech, lewe kolano do prawego łokcia. I wdech, otwórz lewe biodro w górze. Wydech, lewe kolano centralnie pod mostek do deski. I wdech, otwieramy lewe biodro. I wydech, lewe kolano do lewego łokcia. Wdech, otwieramy lewe biodro. I wydech, lewa stopa na matę, kolano na matę. Z wdechem deska na kolanach. I wydech, czaturanga pierwsza. Wdech, kobra. I wydech, pies z głową w dół. Uwaga, pięć bardzo szybkich powitań słońca. Z wdechem przejdź lub skocz do przodu, stopy na szerokość bądź bioder bądź złączone. Z wydechem skłon. Z wdechem zroluj się w górę, unieś ramiona nad głową, dodal barki od uszu. I wydech sama stitisi. Mocne powitania słońca A. Możesz przechodzić przez czaturangę pierwszą i kobrę, albo przez pełną czaturangę i psa z głową w górę. Wdech ramiona w górę. Wydech skłon. Wdech wariant, uwaga, z deseczką na kolanach. I wydech czaturanga pierwsza. Wdech kobra. Wydech pies z głową w dół. Wdech skok lub przejście do przodu. Z wydechem skłon. Wdech góra. Wydech samastitihi. Drugi raz. Wdech ramiona w górę. I wydech skłon. Wdech deska, tym razem pełny wariant. Wydech czaturanga. Wdech kobra albo pies z głową w górę. I wydech pies z głową w dół. Wdech skok lub przejście krokiem do przodu. I wydech skłon. Wdech góra. Wydech samastitihi. Trzeci raz. Wdech ramiona w górę. I wydech skłon. Wdech deska. Wydech czaturanga. Wdech pies z głową w górę. I wydech pies z głową w dół. Wdech przejście lub skok do przodu.
Wydech, skłon. Wdech, góra. I wydech, samastitihi. Czwarty raz, wdech, ramiona w górę. Wydech, skłon. Wdech, deska. Wydech, chaturanga. Wdech, pies z głową w górę. Wydech, pies z głową w dół. Wdech, skogród, przejście do przodu. I wydech, skłon. Wdech, góra. Wydech, samastitihi. Piąty raz, wdech, ramiona góra. I wydech, skłon. Wdech, deska. I wydech, chaturanga. Wdech, kobra, pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół. Uwaga! Z wdechem przechodzimy do przodu maty. Bierzemy już nasz klocek. Wkładamy go w poprzek między uda. 5-10 cm powyżej kolan, stopy. Na szerokość klocka, bądź nieco szerzej, tak żeby nie wypadł. Z rotu uda lekko do wewnątrz, napnij przód ud. I teraz starajcie się cały czas trzymać klocek między udami. Jeżeli zacznie wypadać, przesuwać się, po prostu go sobie wyrównujcie i poprawiajcie łapką. Aktywujemy mocniej mięśnie centrum, mięśnie brzucha. Poprzeczny, prosty, skośny. Aktywujemy mięśnie przywodziciele. Popracujemy nad brzuchem, nad plecami oraz nad naszą równowagą. Uwaga! Kładziemy opuszki palców w dłoni pod barkami na macie. I teraz na wdechu lekko zsuń sobie stopy, ugnij kolana, oprzyj całe wnętrze dłoni na macie. Robimy kilka kroczków do tyłu, do deski. Z wydechem podwiń kość ogonową, zbliżaj spojenie łonowe do pępka, trzymaj klocek. I wdech raz, zasysaj pępek, nogi tu w jednej linii. Wydech, mocno odpychaj się dłońmi od maty. Dwa. I wydech, ściskasz klocek udami. Wdech, trzy. I wydech, pies z głową w dół, mocniej odepchnij się dłońmi od maty. Unieś kość ogonową wysoko do sufitu, popraw stopy, zwrotuj uda do wewnątrz. I wdech raz, ściskaj klocek, pięty są nad matą albo na niej, bez mocnego ciągnięcia łydek. Wydech, wybierz wariant z piętami, wygodny dla Ciebie. I wdech, dwa, zasysaj pępek, rotuj barki na zewnątrz. I wydech, rotuj uda do wewnątrz, ściskaj klocek. Wdech, trzy. Wydech przez proste bądź lekko ugięte kolana i oderwane pięty. Zrób trzy kroczki dłoni do stóp. I teraz z wdechem suń stopy, zejdź nisko do przysiadu. Przenieś sobie dłonie do tyłu za plecy, ustaw nadgarstki w równej linii. Skieruj palce dłoni w dół do bioder, ściskamy klocek. Z wydechem jeden lub kilka kroczków do Purvottanasana Bladstone. Kolana są mniej więcej w liniach nad kostkami. Podbijamy kość ogonową, ściskamy klocek, unosimy miednicę. I wdech raz, zasysaj pępek. I wydech mocno, odpychaj się dłońmi i stopami od maty. Wdech dwa, podbijaj kość ogonową. I wydech, czujesz mocną pracę ramion, pleców, tyłu ciała. I wdech trzy. I wydech, siadamy pośladkami na macie, siad na guzach kłuszowych, na kościach pośladków, do nawasany. Możesz zgarnąć sobie skórę z pośladków na boki, chwyć pod udami. Z wdechem zasij pępek, unieś mostek w górę do klocka. I na wydechu doklejamy łopatki do pleców, odchylamy się w tył, łydki mniej więcej równolegle do maty. I wdech raz, zasysaj pępek, ściskaj klocek. Wydech. Wdech dwa. I wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech, trzy, cały czas podciągaj mostek do przodu, do klocka. Wydech, zbliżaj łopatki do pleców. Uwaga, możesz zostać tu, zwłaszcza jeśli zaokrąglisz plecy w następnych wariantach. Albo wdech, raz, ramiona równolegle do maty. Czujesz większą pracę brzucha. Wydech, odchylasz się mocniej w tył, ale proste plecy. Wdech, dwa, zasysasz pępek, unosisz mostek do klocka, ściskasz go udami.
I wydech, zbliżasz łopatki do pleców, oddalasz barki od uszu. I wdech, 3. Uwaga, możesz zostać w jednym z dwóch wariantów, albo z wydechem skręty dłonie przed klatkę, bardziej odchylamy się w tył, nie zaokrąglaj pleców, wciskaj klocek. Z wdechem zasipę bek, ciągnij mostkiem w górę proste plecy. Wydech, raz skręt w prawą stronę, nie odrywaj lewego pośladka od maty, równe biodra. I wdech, centrum. I wydech, skręt w lewą stronę, mocny brzuch, nie odrywaj prawego pośladka od maty, równe biodra. Wdech, centrum. I wydech, skręt w prawą stronę, równe biodra, lewy pośladek na macie. I wdech, centrum. I wydech, skręt w lewą stronę, prawy pośladek na macie, równe biodra. I wdech, centrum. I wydech, skręt w prawą stronę, równe biodra, pośladki równo na macie. I wdech, centrum. I wydech, skręt w lewą stronę, równe biodra. I wdech, centrum. Uwaga, możesz chwycić się pod udami albo z wdechem modyfikacja ramiona w górę, barki w dół od uszu, zasi pępek. I wydech, możesz złączyć dłonie albo trzymać je równolegle do siebie. Wdech, 2 w tej pozycji, zasysaj pępek, mocniej ciągnij mostkiem do ud. I wydech, oddalaj barki od uszu, zbliżaj łopatki do pleców, nie zaokrąglaj pleców. I wdech, 3. I z wydechem stopy na matę, ściskasz klocek, dłonie za plecy, nadgarstki w równej linii, palce dłoni w dół do bioder. Z wdechem raz zasij pępek, purwot, tanasana, blat stołu. I wydech, mocno odpychaj się dłońmi, stopami od maty. Wdech, 2, zasysaj pępek, podwijaj kość ogonową. I wydech, nie odrywaj palców stóp od maty, ściskaj klocek udami. I wdech, 3. Pięknie. I z wydechem pośladki idą nieco niżej, 3 kroczki dłoni do stóp. Przenosimy dłonie przed stopy. Z wdechem skłon, stopy mogą być szerzej, zrotuj uda do wewnątrz. I wydech, opuszki palców dłoni bądź całe dłonie pod barki na matę. I z wdechem znowu zmniejszamy sobie nieco rozstaw stóp, uginamy kolana, odchodzimy w tył do deski. Wydech, podwiń kość ogonową, zrotuj uda do wewnątrz, ciśnij klocek. Wdech, raz. Mocno odpychaj się dłońmi od maty. Wydech. Wdech, 2. Podwijaj kość ogonową, ściskaj klocek. I wydech. Wdech, 3. I wydech, pies z głową w dół, kość ogonowa do sufitu, zaprzyj się dłoni o matę. I wdech, raz, oddalaj barki od uszu, rotuj je na zewnątrz. I wydech, ściskaj klocek udami, rotuj uda do wewnątrz. I wdech, 2, zasysaj pępek, pięty mogą być nad matą albo na niej. I wydech, mocne dłonie i stopy na macie. Wdech, 3. I wydech, proste lub lekko gięte kolana, kilka kroczków dłoni do stóp. Z wdechem przenosimy sobie dłonie za plecy, nadgarstki w jednej linii, palce dłoni w dół do bioder. Wydech, kilka kroczków, bądź jeden do przodu, purwot, tanasana, blat stołu. Kolan mniej więcej w liniach nad kostkami, podwiń kość ogonową. Wdech, raz, zasysaj pępek. Wydech, całe stopy i dłonie na macie. Wdech, 2. Wydech, ściskaj klocek udami. Wdech, 3. Długi wydech, mocne dłonie i stopy na macie. Zostajemy jeszcze na 2 oddechy. Wdech, 4. I wydech. Wdech, 5, zasysaj pępek, nie opuszczaj pośladków w dół, odpychaj się dłońmi od maty. I dopiero teraz z wydechem pośladki idą na matę, na wasana. Siad na guzach kurzowych, na kościach pośladków, skóra z pośladków ściągnięta lekko na boki. Możesz chwycić się pod udami, w ten sposób wejść do nawasany, albo od razu wariant drugi, ramiona równolegle do maty. Z wdechem zasi pępek, unieś mostek w górę, ściśnij klocek udami. I na wydechu na prostych plecach odchyl się w tył, utrzymaj równowagę. I wdech, raz, zasysaj pępek, mostek w górę, proste plecy.
Wydech, oddalaj barki od uszu, zbliżaj łopatki do pleców. Dwa. I wydech, nie zaokrąglaj pleców, proste plecy. Wdech, trzy, zasysaj pępek, mostek w górę. Teraz możesz zostać tu, albo z wydechem skręt w prawą stronę, proste ramiona, nie odrywasz lewego pośladku od maty. I z wydechem centrum. I wydech, skręt w lewą stronę, proste ramiona, nie odrywasz prawego pośladka od maty. I wdech, centrum, równe biodra. I wydech, skręt w prawą stronę, nie odrywasz lewego pośladka od maty. I wdech, centrum, ściskaj klocek udami. I wydech, skręt w lewą stronę, nie odrywasz prawego pośladka od maty. I wdech, centrum. I wydech, skręt w prawą stronę, mocny brzuch, rotuj w talii jak korkociąg. Wdech, centrum. I wydech, skręt w lewą stronę, rotuj w talii jak korkociąg. I wdech, centrum. I wydech, skręt w prawą stronę, mocny brzuch. Wdech, centrum. I wydech, skręt w lewą stronę, mocny brzuch. Wdech, centrum. I wydech, skręt w prawą stronę. I wdech, centrum, ściskaj klocek udami, nie wypuszczaj. I wydech, skręt w lewą stronę. I wdech, centrum. Możesz chwycić się pod udami, zostać tu. Albo z wydechem ramiona w górę, barki w dół od uszu, ramiona równolegle bądź dłonie złączone. I z wydechem zasi pępek, pociągnij mostkiem do przodu, nie zaokrąglaj pleców. I wydech, dwa, oddal barki od uszu. I wdech, zasysaj pępek. I wydech, trzy. Uwaga, z wdechem idziemy sobie dłońmi do klocka, tym razem wyjmujemy go na moment, łączymy sobie nasze kolana i nogi, kładziemy klocek na czubku głowy, tak żeby nie spadł. I chwytamy się pod udami. I teraz klocek nie spada z czubka głowy. My jesteśmy w nawasanie. Z wdechem zasi pępek, podciągnij mostek do ud. Prostuj plecy. Wydech, oddalaj barki od uszu. Kieruj podbródek lekko do mostka. Wyobraź sobie, że masz jabłko pod podbródkiem. Eliminuj ruchy głową. I wdech raz, zasysaj pępek. Zbliżaj mostek do ud. Podciągaj się pod udami. Z wydechem oddalaj barki od uszu i doklejaj dolne kąty łopatek do pleców, łopatki do pleców. I wdech, dwa. Zasysaj pępek. Wydech, oddalaj barki od uszu, zbliżaj łopatki do pleców. Wdech, trzy. Zasysaj pępek. Uwaga, możesz zostać tu, albo z wydechem odwodzimy nogi na boki, tylko tyle, ile możesz. I z wdechem podciągaj się pod udami, łącz nogi, mostek do ud. I wydech, dwa, nogi na boki, tylko tyle, ile możesz, klocek nie spada z głowy. I wdech, łącz nogi, podciągaj mostek do ud, proste plecy. I wydech, trzy. I wdech, złącz nogi, proste plecy, uwaga, możesz zostać tu, z ugiętymi kolanami albo pełna nawasana, klocek nie spada z głowy, opuszczamy sobie nieco dłonie do połowy tyłów ud i teraz z wdechem wypychamy pięty do przodu, odchylamy się bardziej w tył, bardziej podbródek idzie do mostka, podwiń kość ogonową mocniej, stopy point, z wydechem oddal barki od uszu, doklej łopatki do pleców, klocek na głowie nie spada. I wdech, dwa, proste nogi, rotuj uda do wewnątrz. I wydech, oddalaj barki od uszu, doklejaj łopatki do pleców. I wdech, trzy, zasysaj pępek, mostek w górę. I na wydechu powoli zacznij uginać kolana. Przyciągnij mostek bardziej do ud. Podjedź dłońmi wyżej pod kolana. Zrób wdech w pozycji zasi pępek. I z wydechem odwiedź nogi na szerokość klocka. Znowu wkładamy sobie klocek w poprzek między uda. Ściskamy go udami. Uwaga. Na wdechu stopy na matę. Ściśnij klocek. I z wydechem dłonie za plecy, nadgarstki w jednej linii. Palce dłoni w dół do bioder. Rozczapisz palce dłoni. Z wydechem purwottanasana, blat stołu, miednica w górę. Podwiń kość ogonową. I wydech, mocno odpychaj się dłońmi i stopami od maty.
I wdech 2, zasysaj pępek, ściskaj klocek. I wydech, mocne dłonie i stopy na macie. Wdech 3, zasysaj pępek, ściskaj klocek. I wydech, mocne dłonie i stopy na macie. Wdech, zasysaj pępek, ściskaj klocek. I wydech, podwijaj kość ogonową, nie opuszczaj pośladków. I jeszcze jeden wdech, zasisaj pępek, ściśnij klocek. I z wydechem skieruj pośladki nieco niżej do maty, kilka kroczków dłoni do stóp. Przekraczamy sobie linię stóp, dłonie do przodu. Wdech, stopy nieco szerzej, zrotuj uda do wewnątrz. I wydech, skłon. Jeszcze jeden wdech w pozycji. I wydech, opuszki palców, dłoni, bądź całe wnętrze na matę. Uginamy kolana, ściskamy mocniej klocek. Teraz przejdziemy sobie przez całą winiasę z klockiem, jeśli nie możesz zrobić czaturangi psa z głową w górę, bo klocek uwiera, przeszkadza, wypada. Przejdź od razu po deseczce do psa z głową w dół. Z wdechem przechodzimy do deski. Ok. Teraz tak, na 3 oddechy zostaniemy w desce. Jak nie będziecie robić czaturangi, psa z głową w górę ze względu na napięcie w lędźwiach albo wypadający klocek, to po naszej desce tutaj przejdźcie sobie na wydechu od razu do psa z głową w dół, ok? Reszta osób próbujemy zrobić winiasę bez wypuszczania klocka. Wdech raz, zasij pępek, zbliżaj spojenie łonowe do pępka. I wydech w desce, mocno odpychaj się dłońmi od maty. Wdech 2. Ściskaj klocek, mocny brzuch. I długi wydech. Wdech 3. Uwaga, jeśli nie robisz winiasy, to z wydechem przejdź do psa z głową w dół, a jeśli robisz winiasy, przejdź do czaturangi, zbliżając maksymalnie klocek, klatki piersiową do maty, niech klocek nie dotyka do maty. Od razu na wdechu zasij pępek, otwieramy klatkę do psa z głową w górę, ściskaj klocek. I z wydechem unosimy pośladki do psa z głową w dół. Zrotuj barki na zewnątrz. I wdech raz zasysaj pępek pięty nad matą albo na niej. I wydech, wybierz taką pozycję pięt, żeby nie ciągnęły cię łydki. Wdech 2. Zasysaj pępek, unoś kość ogonową wysoko do sufitu. I wydech, rotuj barki na zewnątrz. Wdech 3. I na wydechu przez proste lub ugięte kolana kilka kroczków, dłoni do stóp. I z wdechem ściskając klocek przekładamy dłonie za plecy, nadgarstki w jednej linii, palce dłoni w dół do bioder. Na wydechu Purvottanasana Bladstone. Podwiń kość ogonową, mocny brzuch. I wdech raz, ściskaj klocek udami. I wydech, mocno odpychaj się od dłoni, od stóp, z maty w górę. Wdech 2. Długi wydech, mocne dłonie i stopy na macie. Wdech 3, zasysaj pępek, żebra rozchodzą się na boki, poszerzasz klatkę. I wydech, podwijasz kość ogonową. Wdech 4. I długi wydech. I wdech 5. I z wydechem powolutku pośladki na matę. Uwaga, zmieniamy sobie wzorzec naszej sekwencji. Tym razem wyjmijcie sobie klocek. Z pomiędzy ud będziemy robić pilatesowe rolowanie. Wyprostujcie nogi. Jeśli nie uda Wam się wstać siłą mięśni brzucha do siadu, to zatrzymujcie się w tym rolowaniu na takim etapie, tak żebyście czuli, że macie mocny brzuch. Nawet jeśli nie wyciągniecie tej pozycji do siadu pionowego, po prostu zatrzymajcie się na chwilę w górę i później od razu z wydechem na mocnym brzuchu kręg po kręgu schodźcie sobie w dół, ok? Super. Zaczynamy od siadu. Proste nogi, wyciągnijcie ramiona z klockiem do przodu. Z wdechem zasysamy pępek. I teraz na wydechu podwijamy kość ogonową i zaczynamy od dołu do góry kręgosłupa odkładać bardzo delikatnie każdy kręg na matę. W końcowej fazie ruchu przenosimy ramiona za głowę z klockiem. Wyobraźcie sobie za chwileczkę, że przy rolowaniu będziemy z wydechem wciskać mocno lędźwia w matę, po
podwijać kość ogonową, zsuwać żebra, jakby zbliżać pępek do spojenia łonowego. Wyobraźcie sobie, że ktoś ciężki siada Wam na brzuchu, dociska lędzie jadomaty i siłą napięcia broniących się mięśni brzucha wstajecie sobie w górę, ok? Ta wizualizacja zawsze pomaga. Oddalamy barki od uszu. Weźcie jeszcze jeden wdech w pozycji, zasijcie pępek. I teraz z wydechem wyobrażamy sobie kogoś ciężkiego na brzuchu, dociskamy lędźwia wiadomaty. Opuść lekko podbródek do mostka. 10 mocnych rolowań. Wdech, ramiona w górę do wysokości wzroku. Z wydechem podbródek do mostka, wciągnij brzuch, wciskaj lędźwia w matę. Ktoś ciężki siada ci na brzuchu, rolujesz się w górę. Z wdechem siad na guzach kulszowych, ramiona w górę, proste plecy, barki w dół od uszu, zasij pępek. I wydech, ramiona przed siebie, podwijaj kość ogonową, kręg po kręgu na mocnym brzuchu. Odkładaj delikatnie kręgosłup na matę. Drugi raz. Wdech, zasij pępek, ramiona w górę do wysokości wzroku. Wydech, wciągnij brzuch, wciśnij lędźwia w matę, siłą napięcia mięśni brzucha, wychodzimy sobie w górę. I wdech, ramiona w górę, barki w dół od uszu, zasij pępek, proste plecy. I wydech, ramiona przed siebie, podwijając kość ogonową, kręg po kręgu w dół. Delikatnie odkładamy plecy na matę, ramiona za głowę. I wdech, trzy ramiona w górę do wysokości wzroku, zasij pępek. Wydech, lędźwia w matę, mocny brzuch, roluj się w górę, siłą napięcia brzucha. Wdech, siad na guzach kulszowych, zasij pępek, ramiona w górę, barki w dół od uszu. I wydech, ramiona przed siebie, podwijając kość ogonową, każdym kręgiem schodzimy delikatnie w dół, ramiona za głowę. I wdech, cztery, zasij pępek, ramiona do wysokości wzroku. I wydech, wciśnij lędźwie w matę, mocny brzuch, rolujemy się w górę. Wdech, siad na guzach kulszowych, zasij pępek, proste plecy, barki w dół od uszu. I wydech, ramiona przed siebie, podwijając kość ogonową, kręg po kręgu delikatnie w dół, ramiona za głowę. Wdech, piąty raz, zasij pępek, ramiona do wysokości wzroku. I wydech, lędźwia w matę, mocny brzuch, roluj się w górę. I wdech, siad na guzach kulszowych, zasij pępek, ramiona w górę, barki w dół od uszu. I wydech, ramiona przed siebie, podwijając kość ogonową, kręg po kręgu w dół na matę, ramiona za głowę. Jesteśmy na półmetku, w połowie drogi. Wdech, zasij pępek, sześć, ramiona do wysokości wzroku. Wydech, lędźwia w matę, mocny brzuch, roluj się w górę. Wdech, siad na guzach kulszowych, proste plecy, zasij pępek, ramiona w górę. I wydech, ramiona przed siebie, podwijając kość ogonową, kręg po kręgu, powolutku w dół, ramiona nad głowę. I wdech, siedem, zasij pępek, ramiona do wysokości wzroku. I wydech, lędźwia w matę, kręg po kręgu, idziemy sobie w górę. Wdech, zasij pępek, barki w dół od uszu, proste plecy. I wydech, ramiona przed siebie, podwijaj kość ogonową, kręg po kręgu w dół, ramiona za głowę. I wdech, osiem, zasij pępek, ramiona do wysokości wzroku. I wydech, wciśnij lędźwia w matę, mocny brzuch, roluj się w górę. Wydech, siad na guzach kulszowych, zasij pępek, proste plecy. I wydech, ramiona przed siebie, podwij kość ogonową, kręg po kręgu w dół, ramiona nad głowę. I wdech, zasij pępek, dziewięć, ramiona do wysokości wzroku. I wydech, lędźwia w matę, kręg po kręgu w górę. I wdech, zasij pępek, siad na guzach kulszowych, proste plecy, barki w dół od uszu. I wydech, ramiona przed siebie, podwinij kość ogonową, kręg po kręgu w dół. Powolutku ramiona nad głowę, ostatni, dziesiąty raz. Wdech, zasij pępek, ramiona w górę do wysokości wzroku. I wydech, lędźwia w matę, kręg po kręgu, rolujemy się w górę. Wdech, zasij pępek, siad na guzach kulszowych, barki w dół od uszu. I wydech, ramiona przed siebie, podwiń kość ogonową, kręg po kręgu, powolutku idziemy w dół, ramiona za głowę. I teraz z wdechem, uwaga, setu bandasana do wyboru, dwa warianty. Albo kładziemy sobie pod kość krzyżową klocek średnią wysokością i podsuwamy pod kość krzyżową tym najdłuższym bokiem, ok? Trzymajcie klocek w tej pozycji, bo będzie się kołysał, oprzyjcie go wygodnie na kości krzyżowej, tak żeby nie było przenoszenia się napięcia na lędźwia. Oddalcie sobie barki od uszu, zaprzyjcie się tyłami ramion tricepsami o matę i zostańcie sobie tu albo skrzyżujcie sobie kostki, schodząc kolanami w dół, poczujcie miłe rozciągnięcie w pachwinach, wewnętrznych stronach ud oraz w przodach ud. Możecie też wyprostować nogi,
ale pod warunkiem, że nie czujecie napięcia w lędźwiach. Jeśli klocek jest stabilny, w tej pozycji to ramiona na matę, ok? To jest wariant pierwszy. Mocniejsza setu bandasana dla osób bardziej elastycznych, które już ze mną robiły setu bandasany na klocku. Stawiamy klocek największą wysokością. Uwaga, jeśli macie klocek piankowy, teraz bardzo ważny, w tej pozycji średniej, jak go przytrzymacie łapkami, on i tak będzie mało stabilny, będzie się Wam chwiał. W pozycji największej w ogóle nie kładźcie klocka piankowego. Jeśli macie klocek korkowy lub drewniany, to lećcie teraz w domu po ten klocek drewniany lub korkowy. Jeśli klocek piankowy będzie mało stabilny, połóżcie go w ogóle tak na płasko i podsuńcie sobie pod kość krzyżową, wyprostujcie tylko nogi, ok? Jeśli macie klocki piankowe. Możecie też zbudować wieżę z książek i położyć sobie tak 5-6 książek na sobie, jedna na drugiej, żeby być nieco wyżej, ok? Ale klocka piankowego nie kładźcie w ten sposób, bo na pewno będzie Wam się chybotał. Jeśli macie bolster do jogi, polećcie po wałek, bolster do jogi, możecie też złożyć 3 kocyki, położyć je pod lędźwie, żeby być wyżej. Kładziemy sobie tylko klocek korkowy lub drewniany, jak macie w zasięgu ręki, tą największą wysokością i podsuwamy tym najkrótszym kantem, najkrótszą krawędzią pod kość krzyżową teraz. Podsuwamy sobie, kierujemy tą najkrótszą krawędź, tak żeby patrzyła na nas do góry, podsuwamy pod kość krzyżową. Teraz znajdźcie taki punkt na kości krzyżowej, żeby klocek nie wbijał Wam się w lędźwia, nie przenosił na nie napięcia. Jak już jest stabilny, to oddalamy barki od uszu, zapieramy się tricepsami o matę i zwężamy wyraźnie rozstaw naszych ramion na szerokość talii. Łokcie się nie rozchodzą na boki. Jeśli to zrobiły na początku, zwężcie łokcie tak, żeby były w jednej linii z barkiem. Tyły ramion na szerokość talii, oddalamy barki od uszu i jeśli w tej pozycji z tym klockiem o największej wysokości poczujecie napięcie w lędźwiach, to przejdźcie sobie do mniejszych wysokości klocka lub bolstera lub książek pod kością krzyżową. A jeśli tu jest wszystko ok, ale macie wrażenie, że klocek się kołysze, to trzymajcie go sobie w łapkach. Możecie zostać z ugiętymi kolanami, jeśli już czujecie miłe rozciąganie w pachwinach, w przodach ud, ale też możemy sobie przesuwać nogi do przodu, zostawić lekko ugięte kolana, jeśli nie chcecie ich doprostowywać, bo pojawi się napięcie w lędźwiach, bądź możemy, jeśli nie pojawia się napięcie w lędźwiach, chcemy mocniej rozciągnąć przód ciała, możemy sobie doprostować nogi i teraz mamy pięty na macie, palce stóp skierowane w górę, rotujemy uda do wewnątrz, jeśli nie jesteście w stanie dokleić palców stóp do maty, bo łapią Was skurcze w podeszwach stóp, tak też może być. Część osób będzie mogła dokleić nam palce stóp do maty, nie złapie ich skurcz. Wtedy rotujemy też uda do wewnątrz, żeby czuć, że nie odklejamy wewnętrznych krawędzi stóp od maty, ok? Czyli rozkładamy z tymi stopami przyklejonymi do maty ciężar ciała równomiernie, właściwie ciężar na stopy równomiernie między wewnętrzne i zewnętrzne krawędzie. Możecie być z prostymi nogami albo z ugiętymi kolanami. Dostosowujecie pozycję do odczucia w lędźwiach, w barkach. Głównie to będą lędźwia. Czyli generalnie nie możemy czuć w lędźwiach napięcia, tylko musimy czuć miłe rozciąganie przodów nóg, przodu ciała. Jeśli klocek się kołysze, trzymamy go w łapkach, ale jeśli klocek jest stabilny, bo mamy na przykład solidny korkowy klocek bądź drewniany, to możemy sobie spleść jeszcze dłonie pod kością krzyżową bądź pod udami, tak jak robicie to w pełnym wariancie setu bandasany na macie. Rotujemy jeszcze bardziej wtedy barki na zewnątrz, oddalamy je od uszu, zapieramy się tricepsami o matę i mamy mocne rozciąganie klatki przodów ud. Pokazałam Wam tyle wariantów, żebyście sobie spokojnie dostosowali swój wariant do odczuć płynących z Waszego ciała. Nie robili nic na siłę, tylko wybrali swój wariant, ok? Zostajemy w naszym wariancie setu bandasany. Zawsze jak poczujecie napięcie w lędźwiach, możecie wracać sobie stopami bliżej do klocka, redukować wysokość klocka bądź wałka, czy zdjąć kilka książek z naszej wieży pod kością krzyżową. Zostajemy na 10 długich oddechów. Z wdechem pompujcie powietrze do klatki i do brzucha. Poczujcie, jak rozciągacie przód ciała. Oddalajcie też barki od uszu. Na wydechu poczujcie, jak brzuch i klatka opadają. Zostajecie stabilni w pozycji. Głęboki wdech, nie skręcaj głowy na boki. Patrzysz na mostek, na szczyty żeber albo gdzieś w sufit wygodnie.
i długi szumiący wydech. Starasz się odpychać tyłami ramion od maty. Ciężar ciała masz na tyłach ramion, na klocku i na nogach. Nie da głowie i szyi. Wdech. I wydech. I wdech. Wydech. Zostań jeszcze samodzielnie, bez mojego liczenia, do 10 oddechów. Pogłębiaj wdechy i wydłużaj znacznie wydechy. Przy prostych nogach na największej wysokości klocka staraj się rotować uda do wewnątrz, żeby palce stóp nie rozchodziły się na boki. Możesz sobie zamknąć oczy na chwilę, jeśli czujesz się stabilnie. Możesz zmieniać układ stóp, jeśli czujesz w lędźwiach napięcie, przybliżać je do klocka, oddalać, wczuwaj się w swoje ciało. Reaguj na bieżąco, pozostając ze stabilnym klockiem pod kością krzyżową. Klocek nam się nie kołysze. To, co czujesz, to miłe rozciągnięcie klatki z wdechem. Rozciągnięcie w pachwinach, przodach ud, wewnętrznych stronach ud. Na wydechu brzuch, klatka się zapadają, a ty pozostajesz stabilna i stabilny w pozycji. W pełni kontrolujesz ją. Powoli kończymy. Dolicz do 10 oddechów w Twoim własnym tempie. I z ostatnim wdechem przejmij klocek łapkami. Rozplącz stopy, jeśli były w jakikolwiek sposób skrzyżowane. Na wydechu ugnij kolana, jeśli nogi były proste. Podejdź stopami do klocka. Zaprzyj się tyłami ramion o matę. I teraz z wdechem podwiń mocniej kość ogonową. Po prostu wyobraź sobie, że unosisz swoje niełonowe w górę. Kolce biodrowe opadają w dół. Odrywasz lekko kość krzyżową od klocka. Unosisz ją w górę. I teraz z wydechem odsuwasz klocek czy wałek na bok, odsuwasz książki na bok, kładziesz ramiona na macie. Na wdechu podwijasz mocniej kość ogonową, spoje niełonowe kierujemy do sufitu, kolce biodrowe w dół. I teraz z kolejnym wydechem kręg po kręgu, każdym kręgiem od
odcinka piersiowego przez lędźwia, odcinek krzyżowy, kładziemy i wklejamy każdy kręg kręgosłupa w matę, aż położymy kość krzyżową na matę. Spokojny ruch, cały czas w asekuracji, mocny brzuch. Jak już położysz plecy na matę, na chwileczkę pokołysz kolanami na boki i teraz zbliż lędźwia do maty, rozluźnij je. Cały czas oddychaj głęboko. Jak już poczujesz rozluźnienie pleców, z kolejnym wdechem przyciągnij kolana do klatki i skieruj je bardziej do pachna boki. Okrągłe dolne plecy, powolutku pokołysz się na boki, rozmasowując sobie dolne plecy. Staraj się oddalać barki od uszu. Oddychaj bardzo głęboko i spokojnie. Za chwileczkę przejdziemy sobie do odpoczynku, do siawasany. Rozmasuj dobrze dolne plecy. Jeśli chcesz, pokażę Ci jeszcze jeden wariant. Złączymy sobie kolana i będziemy wykonywać takie koliste ruchy w miednicy i w nogach. Maleńkie zakresy ruchów w kółkach. Staraj się rozmasowywać równomiernie dolne plecy. Oddychaj bardzo, bardzo głęboko, szumiącym w gardle oddechem ujjayi. Jak już poczujesz, że napięcie od pracy naszych mięśni w wygięciu w tył z pleców schodzi, zmień teraz kierunek kółek. Maleńki zakres ruchu, zmieniamy kierunek naszych kółek. Rysujemy kolanami kółka na suficie. Rozmasowujemy dolne plecy. Oddychaj bardzo głęboko, swobodnie, wydłużając wdechy i wydechy. Poczuj, jak dotleniasz cały organizm. Poczuj, jak rozmasowujesz dolne plecy. Jak już poczujesz rozluźnienie, powolutku wyprostuj nogi, przejdź do siawasany, wyprostuj ramiona. Możesz też położyć dłonie na dolnych żebrach albo spleść sobie dłonie w koszyczek i położyć je pod potylicą. Ustawić łokcie szeroko, oddalić barki od uszu. Rozsunąć nogi na całą bądź większą szerokość niż szerokość maty. Zostań jeszcze w takiej luzackiej siawasanie przez kilka minut, wydłużając wdechy i wydechy, być może ziewając i wzdychając, jeśli tego potrzebuje Twoje ciało. Daj sobie chwilkę czasu. Wejdź w dzisiejszy dzień z pozytywną energią. Ja już Wam na dzisiaj dziękuję i zapraszam Was na następną jogę na dzień dobry. Namaste, do zobaczenia!